Dzień dobry, obchodzimy dziś mały jubileusz, bo magazyn piłkarski Gol ukazuje się po raz 10. Rozpoczęliśmy bramką Andrzeja Juskowiaka z październikowego meczu z Azerbejdżanem. Był to bowiem najcenniejszy gol z trzech, jakie do tej pory zdobyli nasi reprezentanci w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dzięki tej bramce Polacy zdobyli 3 punkty. Inna sprawa, że skromne zwycięstwo 1-0 nad Azerami wielkim powodem do chluby nie było. No ale już jutro kolejny eliminacyjny występ naszych piłkarzy na stadionie Górnika w Zabrzu. Biało-czerwoni będą próbowali zrewanżować się reprezentacji Izraela za pamiętną, niesławną porażkę w Tel Awiwie we wrześniu ubiegłego roku. Polacy walczą zatem o prestiż, ale czy tylko o prestiż? Po marcowej porażce z Rumunią w Bukareszcie w większości środków masowego przekazu stwierdzono, że nasza reprezentacja nie ma już szans na awans do finałów, które odbędą się w przyszłym roku w Anglii. Tak drastyczne określenie okazało się jednak przedwczesne. W swoich listach, za które serdecznie Państwu dziękujemy, piszą Państwo, że szanse jeszcze są. Niektórzy kibice dokonali nawet dokładnej analizy rozgrywek naszej grupy, próbowali przewidzieć wyniki pozostałych do rozegrania meczów i z tych kalkulacji wynika, że warto jeszcze powalczyć. Niestety, jest jeden podstawowy warunek do spełnienia. Teraz nasza narodowa drużyna już nie może sobie pozwolić na stratę punktów. Trzeba wszystko wygrać, a czy jest to możliwe, niech Państwo sami ocenią. Przypomnę tylko, że naszą reprezentację czekają 2 mecze ze Słowacją, wyjazdowe spotkania z Francją i Azerbejdżanem, rywalizacja na własnym boisku z Rumunami, no i mecz, który już jutro, Polska-Izrael w Zabrzu. O tym, jakie nastroje panują w naszej ekipie, przekonają się Państwo z materiału Andrzeja Zdorowicza, który wybrał się z kamerą do ośrodka przygotowań w Buku. Piotr Świerczewski. Moja żona Lidia. Pozdrawiam wszystkich z Nowego Sącza. Wystarczy, nie? Na zgrupowaniu naszych piłkarzy przed meczem z Izraelem humor najbardziej dopisuje Piotrowi Świerczewskiemu. Nawet portret przygotowywany do transmisji telewizyjnej wykorzystał do niecodziennej prezentacji. Trener Apostel ma zapewne ból głowy, gdy ma podjąć decyzję, kogo wstawić do bramki. Andrzeja Woźniaka czy Józefa Wandzika? Józef Wandzik znowu na Zabrzeńskim Stadionie. No, znowu był, comeback był z meczu z Francją. Teraz myślę, że będzie drugie podejście. Czy obawia się pan meczu z Izraelem? No wiadomo, że trzeba być skoncentrowany jak przed każdym meczem. Nie ma łatwych meczów. Teraz wyrównała się piłkarska Europa. Już właściwie nie ma takich, jak kiedyś były dostarczyciele punktów. Teraz Izrael ma więcej od nas punktów zdobytych i my musimy gonić te stracone punkty. Czuje się pan lepszym bramkarzem od Andrzeja Woźniaka? Nie, trudno mi oceniać mnie samego, bo tego są trenerzy, kibice, dziennikarze. Czy ta rywalizacja z Woźniakiem pomaga panu w uzyskiwaniu wyższej formy? Nie, ja całe życie rywalizowałem o miejsce, jak przychodziłem do Ruchu, to rywalizowałem z Bolesieńkiem, Bolesiem Januszem Jelko, później w Górniku z Sebratem. W Grecji też z reprezentantem na początku rywalizowałem, także rywalizacja jest wskazana. Po ponad 7-miesięcznej przerwie powrócił do reprezentacji Wojciech Kowalczyk. Od przegranego meczu w Tel Awiwie nie wystąpił w drużynie narodowej. Jutro być może odżyją olimpijskie wspomnienia z Barcelony. Kowalczyk, Juszkowiak znowu razem. W dobrej dyspozycji jestem już od kilku miesięcy i podkreślałem to chyba nawet w drużynie Betisu, gdzie gram już w tej chwili wszystkie mecze i całe. No, miałem powołania na mecze reprezentacji z Litwą i z Rumunią. Niestety kontuzja mięśnia przeszkodziła mi w tym i miałem miesiąc przerwy, dlatego nie przyjechałem wcześniej. Mogłem wcześniej grać w reprezentacji, nie miałem powołania. No ale w tej chwili wszystko już minęło. Jestem, myślę, w dobrej formie, nawet w bardzo dobrej formie i przyjechałem tutaj po prostu strzelić bramkę jakąś. No. Pomóc Polsce w zwycięstwie w tym spotkaniu. Wierzy pan wraz z kolegami w szansę awansu do finałów Mistrzostw Europy? Tak, trzeba wierzyć, ponieważ mamy tylko jeden mecz mniej od Francuzów i 3 punkty mniej. Także zwyciężając z Izraelem 2 bramkami mijamy Francuzów i to już jest duża rzecz. Kowalczyk w tej chwili w Betisie gra zupełnie dobrze. Nie jest to tylko zawodnik, który czeka na podanie i na strzał, ale też wróci się po piłkę, powalczy. No to są cechy, to są takie momenty przyzwoite, te przyzwoitej piłki, bo tak powinno się grać. U nas czasami się tylko czyha na błąd i koniec.
Cały czas myślimy już o meczu z Izraelem i musimy być przygotowani bardzo dobrze psychicznie do tego meczu. Wydaje mi się, że w tej chwili drużyna jest dobrze nastawiona do tego meczu. O pańskiej formie słychać dosyć sprzeczne opinie. Mówi się, że pan jest podstawowy 11 Sportingu, że pana nie ma, że pan ma kryzys formy. Jak jest w rzeczywistości? Czy w tej chwili prawda jest taka, że od trzech meczy nie gram w pierwszym składzie. Mój miejsce skoczył Jordanów i jeszcze w pierwszym meczu 3 bramki. Ja tego meczu gra, z tym, że no, różne są wyniki, bo straciliśmy jeszcze dodatkowo 3 punkty do Porto. Teraz w tej chwili mamy 5 punktów i no, praktycznie nie mamy szans na, teoretycznie na mistrzostwo Portugalii. Liczy pan na to, że pan zagra z Izraelem? Są dobre myśli, myślę, że trener powinien skorzystać z mojego usług. Czuje się pan w tej chwili w formie? Tak, czuję się. Mimo tego, że nie gram w pierwszym składzie Sportingu, gramy dużo meczów sparingowych między meczami ligowymi i w tych meczach z drużynami słabszymi, bo gramy przede wszystkim drugą, trzecią ligą. No, w trzech meczach strzeliłem 6 bramek, także czuję się dobrze. Wasze losy piłkarskie jakoś połączyły się. No tak, graliśmy razem w Górniku Zabrze, teraz losy nas połączyły w zespole Bochum. Także no, chcielibyśmy, żeby lokaty, które zajmowaliśmy razem z Górnikiem, były także podtrzymywane w Bochum. Na razie tak się nie staje, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Coraz pewniej czujecie się w Bundeslidze, chociaż poprzeczka tam jest stawiana wysoko. Tak, no na pewno są większe wymagania i trzeba grać z większym zaangażowaniem niż u nas. Bardzo duża rywalizacja wśród napastników, jest dużo napastników. Akurat jeśli chodzi o Henka, to miał mecze w reprezentacji i po prostu trener sam powiedział, że to jest dla niego duże obciążenie, dał mu odpocząć, chciał sprawdzić zawodników, na przykład Erika Wynalde, który był po kontuzji, Rolanda Wolfarta, który akurat po karencji wystąpił, także po prostu to było spowodowane z myślą o Henku, żeby po prostu dać mu odpocząć i wiadomo, co za tym idzie, jeżeli świeży jest bardziej skuteczny. Także nie powiedziałbym, czy ja mam pewniejsze miejsce w 11 Bochum. Po prostu no, tak się akurat zdarzyło, że ja częściej występowałem, Haniek dwa razy wszedł w końcówce spotkania. Ja. To wszystko. Postaramy się o najlepszy wynik. No właśnie, proszę Państwa, nasi piłkarze zwracają się do kibiców o gorący doping. Nie wiadomo tylko, ilu będzie tych kibiców. Ponoć bilety na razie nie sprzedają się najlepiej, choć tak szczerze mówiąc, mogłyby być trochę tańsze. W końcu reprezentacja Izraela to nie pełna gwiazd drużyna Francji. W tej sytuacji trudno będzie o komplet na stadionie Górnika, ale piłkarze liczą na Państwa, zapewniają, że odniosą zwycięstwo. A zatem wspólnie z nimi zapraszamy Państwa na stadion.